Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Być może sporo z Was ma już za sobą odcinek z miniaturą zawierającą pytanie: piękna czy bestia? W którym zajęłam się sprawą Mirny Salihin, która po wypiciu mrożonej kawy w eleganckiej restauracji nagle padła na ziemię nękana konwulsjami. Niedługo później pożegnała się z tym światem, a za sprawczynię tego nieszczęścia uznano jej przyjaciółkę, która tego dnia siedziała z nią przy stoliku. Sprawa pozornie wydawałaby się prosta, ale w rzeczywistości doszło do ogłoszenia wyroku bez żadnych dowodów. Zastanawiałam się, jak taka sprawa mogłaby wyglądać w innej części świata niż Tajlandia, bo to właśnie tam rozgrywały się wspomniane wydarzenia. Czy rzeczywiście pozwolono by sobie na to, aby przypuszczenia, słabe poszlaki i domysły pozwoliły skazać podejrzanego o użycie cyjanku do wyprawienia na tamten świat kogoś innego? Czy w tego rodzaju sprawie w ogóle można znaleźć mocne tropy? Jak mogłoby wyglądać śledztwo, które na przykład mnie osobiście doprowadziłoby do przekonania, że na pewno skazano właściwą osobę? Szukałam takiej sprawy, w której cyjanek byłby ważny, który najprawdopodobniej byłby wykorzystany jako, nazwijmy to tak, narzędzie, a w której winny nie przyznawałby się do użycia proszku i w której nikt nie widziałby, że dana osoba podaje ofierze cyjanek. I udało mi się, dzięki czemu dziś opowiem Wam historię nieco podobną do wcześniej wspomnianej i również zakończonej wyrokiem, ale dla odmiany mnie akurat bardzo przekonującym. Jednak, jak już wspomniałam, sam obwiniony nie przyznaje się do winy i podaje swoje argumenty, które jego zdaniem przeczą tezie, że to on jest odpowiedzialny za atak na panią doktor. Ciekawa jestem, czy uwierzycie jemu, czy zaufacie sądowi. Posłuchajcie historii wspaniałej, cenionej neurolog dr Autumn Klein, która odeszła w kwietniu 2013 roku, tuż po powrocie z pracy po kilkunastogodzinnym dyżurze w szpitalu w Pittsburghu. Dr Klein wróciła do domu około 22:30. Już kilka minut później leżała na podłodze bez przytomności. W domu na szczęście był mąż, który natychmiast zadzwonił po pomoc, podejrzewając, że zapracowana kobieta, która ciągle jest narażona na stres, dostała udaru. Ekipa ratunkowa przybyła natychmiast i starała się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Mąż pani doktor, Robert Ferrante, starał się zebrać myśli i opisać, co się działo. Przypomniał sobie, że właściwie od jakiegoś czasu żona skarżyła się na ból głowy, ale tym razem był bardzo silny, trzymała się za skronie, wyraźnie cierpiała i nagle zemdlała. Ratownicy wyczuli puls, nie mieli wątpliwości, że kobieta oddycha. Zainteresowali się jednak woreczkiem białego proszku, który znajdował się w pomieszczeniu, rzucony gdzieś nieopodal. Ferrante machnął ręką, tłumacząc szybko, że to kreatyna, którą jego żona wspomagała się, aby szybciej zajść w drugą ciążę. Ratownicy nie zastanawiali się nad tym dłużej, choć brzmiało to absurdalnie, bo żaden z nich nigdy nie słyszał, aby ten środek stosowano jako wspomagacz płodności. Ale stan pani doktor gwałtownie się pogarszał, ciśnienie szybko spadało, puls był ledwie wyczuwalny. Zabrali więc kobietę do karetki. Poinformowali szpital, że jego ceniona pracownica jest w stanie krytycznym i popędzili do celu. Już godzinę po tym, jak lekarka opuściła swoje miejsce pracy, powróciła do niego, ale niestety tym razem jako pacjent, na noszach i wraz z ratownikami. Stan koleżanki bardzo poruszył pracowników oddziału ratunkowego, między innymi doktora Andrew Farkasa, który już oczekiwał na przybycie ambulansu. Natychmiast był przy pani doktor, przyglądając się teraz jej bardzo bladej i pozbawionej wyrazu twarzy. Miała otwarte oczy, które nienaturalnie błyszczały. Pacjentka została podłączona do kroplówki, której zadaniem było podniesienie ciśnienia krwi. Stosowano inne rutynowe czynności medyczne, ale nie dawały one spektakularnych rezultatów. Niestety oddech spłycał się i był coraz rzadszy. W końcu można go było wyczuć zaledwie 4 razy w ciągu 1 minuty. Z czasem zdecydowano, że lekarka wymaga respiratora, a dr Farkas uznał, że potrzebuje posiłków. Zwrócił się do doktora Tomasa Martina, który stwierdził, że poszukiwania przyczyn tego stanu muszą być jak najszerzej zakrojone. Wszyscy zdali sobie sprawę, że nie ma czasu, trzeba działać jednocześnie na wielu frontach. Podstawą wielu badań niestety była analiza krwi,
której jednak nie dało się pobrać, ze względu na to, że pani doktor była osobą bardzo szczuplutką, eteryczną i trudno było namierzyć żyłę, która przysłużyłaby się teraz personelowi. Nawet poszukiwania żyły na udzie spełzły na niczym, nie udało się pobrać krwi z tętnicy. Lekarze pomyśleli, że być może dadzą radę dojść do jakichś nowych wniosków na podstawie analizy objawów opisanych przez męża, neurobiologa. Z niecierpliwością czekali na przybycie doktora Ferrante, badacza klinicznego, który niebawem dotarł i powtórzył opowieść o bólach głowy w ostatnich tygodniach. Nie ukrywał, że stan żony ewidentnie się pogorszył, co zauważył, gdy tylko kobieta przekroczyła próg domu tuż po pracy. Przypomniał sobie, jak chwyciła głowę pomiędzy swoje ręce i runęła na podłogę. Zespół medyczny uznał, że wobec tego problem zapewne musi tkwić w mózgu, dlatego zdecydowano się na wykonanie badania tomograficznego głowy, spodziewając się, że tam znajdzie się odpowiedź. Niestety tak się nie stało, bo choć badania potwierdziły, że wszystko jest w porządku w obrębie mózgu, to przekreśliły szanse na szybkie zdiagnozowanie bardzo poważnego problemu. Personel chwytał się wszystkiego, by znaleźć jakąkolwiek wskazówkę. Około 1:20 zdecydowano, że może pomóc dr Lori Shooter, o której dowiedziano się, że przyjaźniła się z dr Klein. Co prawda nie zdawał sobie z tego sprawy sam dr Martin, ale gdy się zorientował, że ma do czynienia z sąsiadką pacjentki, starał się wysondować, czy w niedawnym czasie działo się coś, co pozwoliłoby trafić na ślad przyczyn tego stanu. Niestety, poza bólami głowy i zmęczeniem, nie zauważono żadnych innych symptomów poważnej choroby. Lekarka była młoda, zdrowa i silna, pomimo drobnej budowy. Po raz kolejny starano się pobrać krew do badań, ale i tym razem się to nie udało, co jednak nie zastopowało innych badań. One toczyły się swoim torem. Wykonano USG, które wskazało wreszcie, gdzie znajduje się żyła w okolicy szyjnej i dzięki takiemu wsparciu obrazowemu można było wreszcie pobrać krew, która okazała się dziwnie jasna. Zespół terapeutyczny, jak czytamy na Andark.org, składał się z neurologa, kardiologa i lekarza oddziału intensywnej terapii. Otrzymał on wstępne wyniki laboratoryjne Klein, obejmujące jej elektrolity, liczbę białych krwinek, hemoglobinę, objętość krwinek czerwonych i czynniki krzepnięcia. W jej krwi było dużo kwasu, co wskazywało na poważne zaburzenia metaboliczne, a jej poziom tlenu był ponad dwukrotnie wyższy niż powinien. Komórki Klein nie były w stanie wykorzystać tlenu z jej krwi, ale lekarze nie wiedzieli dlaczego. Mniej więcej około 2:15 serce dr Klein przestało bić, co spowodowało, że personel musiał się skoncentrować na wykonaniu masażu serca. Udało się, rytm powrócił, choć bardzo słaby. Nad ranem zdecydowano się przenieść pacjentkę z oddziału ratunkowego na OIOM, co jednak nie wniosło zbyt wiele do diagnozy, która wciąż była tak samo odległa jak tuż po północy. Gdy przychodziły kolejne wyniki badań, które potwierdzały, że odpowiedź nie będzie tak prosta, zdecydowano się sprawdzić hipotezę, którą delikatnie zasugerował dr Clifton Kenway. Stwierdził, że na podstawie tego, co widzi w dokumentach medycznych, pani doktor mogła spożyć cyjanek. Jednak lekarka kochała to, co robiła, miała wielkie plany, żyła na pełnych obrotach, choć też nie przesadzała, pamiętając, że jej zdrowie oznacza szczęście jej córki. Zaczęto się obawiać, że ktoś mógł jej truciznę podać, by odegrać się na niej lub ukarać ją za swoje niepowodzenia w kwestii powiększenia rodziny. Aby wyjaśnić, w czym rzecz, musimy poznać trochę bardziej dr Klein. To była jedna z tych osób, które od dzieciństwa wiedziały, co będą robić w życiu i nigdy tego zamiaru nie porzuciły. Mała Otm pochodziła z Baltimore i gdy tylko poszła do szkoły podstawowej, oświadczyła, że będzie lekarzem i cała jej dalsza nauka będzie ją prowadziła do tego właśnie celu. I tak też się właśnie stało. Ostatecznie stała się rezydentką neurologii i pracownikiem szpitala w Bostonie, w którym poznała Boba Ferrante, pracownika oddziału neurologii. Mężczyzna zdecydował się na karierę neurobiologa. Ślub odbył się w 2001 roku, ale dopiero w 2007 para mogła cieszyć się swoim pierwszym dzieckiem, ukochaną córką Sieną. Pani doktor spełniała się jako matka.
doceniała jak ogromnym skarbem i spełnionym marzeniem może być dziecko. W 2011 roku rozpoczęła pracę w University of Pittsburgh Medical Center, gdzie została ordynatorem oddziału neurologii i adiunktem oddziału położnictwa i ginekologii w Maggie Women's Hospital. Skąd neurolog w dziedzinie medycyny związanej typowo z leczeniem kobiet? Pani doktor specjalizowała się w neurologii kobiet, które cierpiąc na padaczkę, pragną zajść w ciążę i oczywiście przejść przez nią bez problemów, urodzić zdrowe dziecko. Mimo iż lekarka była dobrze znana i odnosiła wiele sukcesów, spełniała się w pracy, ciesząc się wdzięcznością bardzo wielu par i samych kobiet, nie można było wykluczyć, że nie w każdym przypadku wszystko szło tak, jakby się chciało. Należało pogodzić się z możliwością, że istnieją osoby niezadowolone z terapii, która ich rozczarowała. Czy zdesperowany, niedoszły rodzic mógł zaatakować panią doktor, chcąc ukarać ją za niepowodzenia medyczne? Na to pytanie mogło odpowiedzieć jedynie laboratorium, któremu wysłano próbki krwi celem analizy pod kątem zawartości cyjanku. Tymczasem dwie następne doby nie przyniosły oczekiwanego przełomu i bliscy dr Klein powoli byli konfrontowani z myślą, że lekarki nie da się już uratować. Jej stan konsekwentnie się pogarszał, a wszelkie czynności medyczne, które podejmowano, by dać kobiecie szansę, nie przynosiły już właściwie żadnych efektów. Ale działo się coś dziwnego. Wszystkich zgromadzonych wokół oddanej pacjentom lekarki dziwiło to, że jej mąż stara się obecnych zdystansować od swojej żony. I nie tyczyło się to tylko jej rodziców, ale także samych lekarzy. Nie pozwalał im mówić, diagnozować, analizować, bo sam bez przerwy gadał, forsując bezpardonowo swoje pomysły. Początkowo sądzono, że to stres, nerwy, ale w końcu wyglądało to na tyle dziwnie, że rodzice kobiety byli coraz bardziej sfrustrowani. W końcu teściowa, zdumiona i zirytowana zachowaniem zięcia podczas rozmów z lekarzami, zdecydowała, że jako matka pacjentki sama przejmie stery, by powstrzymać zięcia i pozwolić medykom mówić o własnych podejrzeniach, bez przekrzykiwania Boba. Wreszcie zespół wpadł na pomysł konsultacji z lekarzem rodzinnym i odkrył, że Klein skontaktowała się z nim 6 tygodni wcześniej ze względu na znaczną utratę włosów. Wiązała to z kryzysem hormonalnym, ale była dobrej myśli. Uważała, że obecnie odpowiednia kuracja jest możliwa, a innych, poważniejszych problemów nie miała. Tymczasem Ferrante miał nowy pomysł. Ogłosił, że jego żona doznała elektrycznego wyładowania w mózgu. Mogło to być spowodowane historią bólu głowy i migreny, napisał w e-mailu z 20 kwietnia. Jestem pewien 4 epizodów, których byłem świadkiem, ale mogło być ich więcej. Może były subkliniczne. Pozostaje hipoteza, że to było migrenogenne i wystąpiła wada serca, spekulował. Ponieważ lekarka bardzo często wypowiadała się pozytywnie na temat podarowania swoich narządów potrzebującym, zaczęto rozważać taką właśnie opcję, gdyby najgorszy scenariusz miał się ziścić. A było to niestety prawdopodobne. Do tej pory Ferrante nie pozwalał córce, Sienie, zbliżać się do swojej matki, podobnie zresztą jak początkowo rodzicom pani doktor, których zaangażował we wspieranie swoich własnych dzieci z pierwszego małżeństwa. Oczywiście mama i tata chorej w końcu się zbuntowali i przybyli do szpitala. Ojciec więc zabrał Isienę po tym, jak 2 dni chodziła normalnie do szkoły, sądząc, że mama jest w delegacji. Teraz doznała szoku. Zobaczyła kobietę w fatalnym stanie, a ojciec w końcu wyjaśnił dziecku, że mama ma poważny problem zdrowotny. Siena była tam przez cały ranek, donosił Bob w jednym ze swoich maili. To była najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Ucieszyła się widząc mamę, ale kiedy wyszła, skomentowała, że nie sądzi, że mama wróci do domu. To wszystko było dla mnie bardzo smutne, łamało mi serce. Niestety przełom nie przyszedł. Serce znanej całej okolicy neurolog ostatecznie się zatrzymało, a załamany personel medyczny składający się z kolegów z pracy pacjentki musiał uznać, że nic więcej nie da się zrobić. Ferrante zgodził się odłączyć żonę od systemu podtrzymującego życie. O godzinie 11:06 20 kwietnia lekarze wykonali pierwszy z 2 testów. Nie stwierdzono wymaganych oznak funkcjonowania mózgu. O 12:10 lekarz ogłosił śmierć mózgową. 15 minut później dr Joseph Derby, lekarz intensywnej terapii, przeprowadził powtórnie te same testy, bez odpowiedzi organizmu.
Doktor Klein, jak oficjalnie uznano, odeszła o godzinie 12:31, ale pozostała przypięta do sprzętu, aby udało się utrzymać bicie serca i pracę płuc. To miało oczywiście umożliwić pobranie organów. Operacja rozpoczęła się o 3 rano i zakończyła 2 godziny później. Pozostało ustalić z rodziną schemat działania, w tym omówić badania konieczne do uznania, że wykonano pełną sekcję. Matka lekarki była świadoma, że choroba mogła mieć na przykład podłoże genetyczne i dobrze byłoby o tym wiedzieć ze względu na 6-letnią córkę neurolożki, która równie dobrze mogła odziedziczyć felerny gen. Ale gdyby to wiedzieć na czas, być może udałoby się uniknąć tak strasznego scenariusza, jaki właśnie się zrealizował. Ku zdumieniu bliskich oraz współpracowników dr Klein, pan Ferrante bardzo ekspresyjnie zabronił przeprowadzenia sekcji. Był uparty i nieustępliwy, a nawet agresywny. I to tak bardzo, że kilku lekarzy wpisało w karcie medycznej informacje o jego gorliwym sprzeciwie, dodając adnotację o sile protestu, która wydawała się absurdalna, a co najmniej podejrzana. Sytuacja była zdumiewająca o tyle, że Ferrante jako pracownik szpitala powinien był wiedzieć, że w przypadku nagłej i niewyjaśnionej śmierci opinia rodziny na temat wykonania sekcji u pacjenta nie ma żadnego znaczenia. Wykonuje się ją automatycznie, aby wyjaśnić, czy odejście nie było spowodowane udziałem osób trzecich. Ale Ferrante nie chciał nawet ograniczonego, zewnętrznego badania i testów toksykologicznych. Rozmawiał o tym z dr Schatter. Co powie nam autopsja? Pytał nerwowo. Gdyby mąż nie zachował się w ten sposób, zapewne nikomu nie przyszłoby do głowy, że to właśnie jego należy w pierwszej kolejności podejrzewać o jakieś niecne czyny. Sekcję wykonano, choć podobnie jak wszystkie wcześniejsze badania, nie przyniosła ona od razu jasnej odpowiedzi na temat tego, co przydarzyło się pani doktor. Wyniki kolejnych badań krwi miały przyjść lada dzień, ale tymczasem ciało przekazano rodzinie celem przygotowania ceremonii pogrzebowej. Lekarz, który po ocenie objawów i wyników badań podejrzewał, że winny może być cyjanek, oczekiwał na wyniki badania, które nie były dla niego ostatecznie wielką niespodzianką. Rzeczywiście, w organizmie pani doktor stwierdzono truciznę. Lekarz przy pomocy kolegów postanowił uwiarygodnić swoje przypuszczenia dodatkowo i w tym celu poprosił ochronę, by udostępniła nagrania z monitoringu, dzięki którym można byłoby prześledzić cały dzień w pracy pani doktor, która teoretycznie mogła spotkać się z kimś, kto jej cyjanek podał, bądź zetknąć się z nim przypadkowo gdzieś na terenie placówki. Zwracano uwagę szczególnie na chwile poprzedzające jej wyjście z budynku, gdyż cyjanek działa bardzo szybko i raczej nie ma mowy, aby zdążyła zrobić szczególnie dużo w czasie od jego przyjęcia. Ustalono w końcu, że właściwie najprawdopodobniej jest niemożliwe, aby w ogóle przyjęła tę substancję w pracy, bo przecież uniemożliwiłoby jej to dotarcie do domu. Wydawało się też pewne, że to nie ona sama przyjęła trucizny, ponieważ nie leżałoby to w charakterze tej kobiety, która stale się rozwijała. Czuła się bardzo odpowiedzialna za swoje pacjentki, uwielbiała swoją pracę, a teraz ponad wszystko koncentrowała się na macierzyństwie. Chciała być wspaniałą mamą dla swojej wymarzonej córki. Całkiem niedawno planowała nawet zajście w drugą ciążę. Planowała to mało powiedziane, bardzo się o to starała. Po roboczym przekreśleniu teorii o samodzielnym odebraniu sobie życia pozostawało tylko jedno. Zapewne ktoś kobiecie cyjanek podał. I wszystkim na myśl nasuwała się tylko jedna osoba. Najprawdopodobniej był to jej mąż, bo tylko on znajdował się w domu w momencie zapaści. Wszystkie te wnioski personel medyczny przekazał policji, która rzeczywiście uznała podejrzenia za całkiem racjonalne i godne sprawdzenia. Wobec tak poważnych podejrzeń należało przesłuchać Ferrante, który wcale nie był zdziwiony wizytą funkcjonariuszy. Na ich widok zapytał po prostu, dlaczego miałaby sobie to zrobić? Gdy zobaczył zaskoczenie funkcjonariuszy i nie do końca wiedział, z czego ono wynika, poprawił się, kto by jej to zrobił. Oczywiście nie muszę dodawać, że do tej pory nikt oficjalnie mężczyzny nie poinformował o obecności cyjanku w organizmie żony. Już wiedział, że przyczyną tego, co się wydarzyło, nie było nic naturalnego. Kiedy śledztwo ewidentnie poszło w tym kierunku, ratownicy przypomnieli sobie, że kiedy przyjechali interweniować w domu pani doktor, zaskoczył ich tajemniczy woreczek z białym proszkiem, którym miała być rzekomo kreatyna.
Mąż kobiety rzucił wówczas, że ma ona ułatwić jej zajście w ciążę. Natomiast po skontaktowaniu się ze specjalistami okazało się, że nie ma żadnych badań, które wskazywałyby na to, aby taka substancja zmieniała cokolwiek w kobiecej płodności. Owszem, jest to proszek wykorzystywany przez sportowców, którzy na przykład robią masę, ale na pewno nie przez kobiety, które spodziewają się zajść w ciążę, bo jest to wręcz środek zakazany w błogosławionym stanie. Jeśli pamiętacie sprawę Mirny Salihin, to zapewne dostrzegacie już podobieństwa. Cyjanek w organizmie, sprawca, który podczas ataku był tuż obok, więc wysoce prawdopodobne, że to on podał truciznę ofierze, i podejrzenia rodziny i znajomych skierowane w konkretnym kierunku. I brak zgody na sekcję w obydwu tych historiach. To punkty zbieżne, ale właśnie w tym kontekście mamy pierwszą zasadniczą różnicę. W Tajlandii niestety brak zgody rodziny powoduje, że sekcja nie może się odbyć. Zupełnie inaczej niż w wielu Stanach Ameryki, gdzie sprzeciw bliskich nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, gdy podejrzewa się udział osób trzecich. I dalej dzieje się wszystko to, czego bardzo mi zabrakło w sprawie Mirny. Mianowicie śledczy szukają dalej, aby potem nie być skazanym jedynie na wątłe poszlaki. Wiedzą, że potrzebują mocniejszych, a jeśli się da, to jasnych dowodów. Przede wszystkim trzeba w jakikolwiek sposób powiązać mężczyznę z cyjankiem. Jeżeli to Ferrante miałby go zaaplikować swojej żonie, to wcześniej musiałby go skądś pobrać. Udało się ustalić, że zaledwie kilka dni przed załamaniem się stanu zdrowia żony mąż zamówił cyjanek w swoim laboratorium. Udało się odnaleźć fiolkę, w której przechowywał substancje i zebrać odciski palców mężczyzny, które znajdowały się na buteleczce. Ferrante był w szoku, ale stwierdził, że przeprowadzał eksperyment, do którego potrzebował tej właśnie substancji. Oczywiście, aby oskarżenie było mocne, konieczny był motyw, który udało się znaleźć w rozmowie z kilkoma osobami, które wypowiadały podobne zdanie niezależnie od siebie. Otóż całkiem niedawno pani doktor pragnęła drugiego dziecka, którego jednak mąż najwyraźniej nie chciał mieć. Kobieta długo chodziła na terapię, przygotowywała się do in vitro, ale Bob nie był tym zainteresowany i żony nie wspierał. Najpierw nie mogła w to uwierzyć, w końcu była pewna. W tamtym czasie na dodatek stał się paranoiczny, podejrzliwy, kontrolujący. Zarzucał swojej żonie romans z kolegą z pracy. Choć pytany o to na jakiej podstawie, nie potrafił wymyślić niczego konkretnego. Do bardzo poważnych rozmów doszło jednak aż 3 razy. W żadnej z nich mężczyzna nie potrafił określić, co powoduje, że tak właśnie myśli. Śledczy doszli do wniosku, że idealnie byłoby, gdyby udało się wykazać, że mąż kiedykolwiek wydawał się zainteresowany działaniem cyjanku bądź próbą odebrania komuś życia. Wpadli na pomysł, że dobrze byłoby sprawdzić, co znajduje się w jego laptopie, i to był strzał w dziesiątkę. 4 miesiące przed odejściem żony wygooglował zatrucie cyjankiem. 2 miesiące później szukał informacji na temat rozwodu, który miałby być przeprowadzony w Pittsburgu. Kilkanaście dni przed szokującymi wydarzeniami starał się dowiedzieć z pomocą internetu, czy wygląd i parametry strefy intymnej kobiety mogą dowieść tego, że ma ona kontakty z innym mężczyzną. Następnie, po tym, gdy mąż stał się już wdowcem, starał się dowiedzieć czegoś na temat wykrywania cyjanku. Wpisał m.in. frazę: jak koroner wykrywa, że ktoś został otruty. Jedno z laboratoriów przysłało wyniki, które nie pozostawiały wątpliwości, że ilość cyjanku w organizmie kobiety zdecydowanie mogła spowodować jej odejście. Jednak inne laboratoria miały nieco więcej wątpliwości, ponieważ próbka została zbadana dopiero 18 dni po pobraniu, a to czas, który mógł spowodować, że badanie nie było precyzyjne. Mimo wszystko inne poszlaki i dowody razem zbudowały jednolity i jasny obraz sprawcy, który miał motyw, podejrzewał żonę o kontakty pozamałżeńskie, być może bał się głośnego rozwodu. Było też jasne, jak zdobył cyjanek. Podejrzewano, jak go przechowywał, bo ratownicy widzieli podejrzany biały proszek tuż obok lekarki, gdy udzielali jej pomocy. Mężczyzna w sposób histeryczny starał się nie dopuścić do sekcji. Ponadto szukał informacji na temat tego, jak można wykryć cyjanek. Ewidentnie przeszkadzał w postawieniu diagnozy, kontrując wnioski lekarzy swoimi własnymi, próbując sprowadzić ich na zupełnie inny tor.
I to właśnie nazywa się mocny łańcuch poszlak, który prostą drogą prowadzi do sprawcy. I właśnie brak takowego bardzo przeszkadzał mi w sprawie Jessiki Kumali Wongso. Oczywiście serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z tym odcinkiem, bo być może Wy będziecie mieć zupełnie inny pogląd na tę sprawę i uznacie, że w tamtej również poszlaki były wystarczające. Ja jednak tam dużo mówię o tym, czego mi brakuje w tej sprawie i co sprawiłoby, że byłabym dużo spokojniejsza, słysząc wyrok. Tymczasem jednak pozostałam nieprzekonana, że to na pewno Jessica dopuściła się tego czynu. Być może oczywiście była winna, ale słysząc tak wysoki wyrok, chciałoby się to wiedzieć. Tymczasem dorzucę Wam jeszcze kilka informacji dotyczących Roberta Ferrante, bo sądzę, że jego osobowość i kariera są tu bardzo znaczące. Był naukowcem z University of Pittsburgh i mam wrażenie, że właśnie jego wykształcenie, inteligencja i doświadczenie czyni tę sprawę jeszcze dziwniejszą. Ten człowiek pracował jako neurobiolog. Był jednym z dyrektorów w Center of ALS Research. Pracował, bazując na swoim zainteresowaniu neuropatologią i mechanizmami zaburzeń neurologicznych, zwłaszcza chorobą Huntingtona i stwardnieniem zanikowym bocznym. Prowadził badania ze szczególnym uwzględnieniem zwierzęcych modeli chorób. Prowadził też badania kliniczne z udziałem ludzi. Dlaczego to według mnie takie intrygujące? Sądzę, że jest w tym coś niepokojącego. Jak osoba z taką orientacją w medycynie może szukać nagle w internecie sposobu na wykrycie poprzez pomiar sfer intymnych kobiety śladów jej kontaktów z kimś innym niż on sam? Jak naukowiec, osoba przywiązana do faktów, wyników, analiz, mógł nagle, nie mając żadnych dowodów, które zresztą oczywiście nie znalazły się do dziś, stwierdzić, że jego żona ma romans z kolegą z pracy i być tego tak pewnym? Śledztwo pozwoliło ustalić, że tak właśnie było, choć nikt nie rozumie, jak mogło do tego dojść. Lekarka przecież swego czasu była zdecydowana na drugie dziecko. Para uczestniczyła w procedurze in vitro. Miała za sobą wiele nieudanych prób, ale kobieta długo się nie poddawała. Non-stop piła na przykład napoje energetyczne, by podnieść szansę sukcesu. Mężczyzna więc rozumiał, że jego żona chce podjąć ogromny wysiłek, aby ich rodzina się powiększyła, a mimo to sądził, że właśnie zamierza ją rozbić. Było to nielogiczne i niepodobne do naukowca, którego zachowanie w ostatnim czasie może się kojarzyć po prostu z paranoją, problemami psychicznymi. Jak przyznawali potem świadkowie, dopiero wtedy jego kontrolująca natura całkowicie nim zawładnęła. Oczywiście nic nie wiemy o żadnej oficjalnej diagnozie jakichś zaburzeń emocjonalnych czy psychicznych i to tutaj chcę podkreślić. Badacz nie został uznany też za niepoczytalnego. Ale byłoby jednak sporym niedopowiedzeniem pominięcie faktu, iż mężczyzna był niespójny w tej swojej postawie wobec życia. Z jednej strony neurobiolog, naukowiec, a z drugiej wszystko wskazuje na to, że całkowicie zawierzył iluzji, bo jak wspominałam, później, w czasie szczegółowego śledztwa, nie znaleziono cienia dowodu na romans pani doktor. Spekuluje się jednak, że wybuch zazdrości mógł być związany z wiekiem Ferrante, który czuł się coraz starszy. Ciążyło mu to znacznie i to być może w dwojaki sposób. Po pierwsze, jego żona była od niego dużo młodsza, bo prawie o 30 lat, co mogło sprawić, iż mężczyzna czuł się partnerem nieatrakcyjnym. Sądził, że skoro nie może jej dać potomstwa, a właściwie to nawet nie chce, być może właśnie ze względu na to, że ma już obecnie mniej sił i energii, może żona będzie chciała szukać szczęścia gdzie indziej. Miał dwoje dzieci z poprzedniego związku i córkę z żoną, a to oznaczało, że w młodości był zdolny do ojcostwa. Ale teraz żona mogła sądzić, że to się zmieniło. Poza tym rzeczywiście lat mu przybywało. A u niektórych osób, jak wiemy, z wiekiem dochodzi do problemów z funkcjonowaniem mózgu. Nie chodzi tu oczywiście tylko o typowe objawy wieku starszego, ale także na przykład o powszechną miażdżycę. Czy tak było, nie wiemy, to chcę powiedzieć wyraźnie. Ale pewne jest, że mężczyzna, który pozbył się żony, świetnej lekarki, oddanej, kochającej matki, usłyszał wyrok skazujący. I dowiedział się, że resztę życia spędzi w państwowym zakładzie karnym w hrabstwie Clearfield.
Zdecydował się jednak odwołać od tego wyroku, ponieważ uznał, że jego adwokat nie wykazał się wystarczającą starannością, a jest to uznawane w sprawie za powód, który pozwala na złożenie petycji o złagodzenie kary lub nawet powtórzenie procesu. Aż 27 stron potrzebował mężczyzna, by wyjaśnić, dlaczego wini swoich adwokatów o niewystarczające przyłożenie się do swojej pracy. Pytani o komentarz adwokaci jasno stwierdzili, że w pełni rozumieją, dlaczego ich klient oskarżył ich o zaniedbania. Jest to po prostu dla niego ostatnia deska ratunku. Daje mu ona szansę na odmianę losu. Z całą pewnością prawnicy, jak mówią, zrobili wszystko, aby działać w najlepszym interesie ferrante, ale pomimo iż mają czyste sumienie, nie przeszkadza im fakt, że mężczyzna chce ponownego zbadania sprawy. Jeżeli stosując dozwolone prawem środki przekona wymiar sprawiedliwości, że jest to sensowne, oni na pewno nie będą zgłaszać co do tego żadnych uwag. Oczywiście wyjaśnię Wam pokrótce, co właściwie konkretnie mężczyzna zarzuca swoim adwokatom. Ma im mianowicie za złe, że nie walczyli dostatecznie zajadle o sprowadzenie ławy przysięgłych z innego obszaru kraju. Co prawda obrona złożyła wniosek o zbudowanie ławy przysięgłych z osób, które nie znały historii z mediów, ale kilka tygodni przed procesem obrona oświadczyła, że pozostanie jednak przy ławnikach z hrabstwa Allegheny. Trudno powiedzieć, czy decyzja była konsultowana z klientem, wydaje się, że zapewne, ale w petycji on temu przeczy. Sądząc, że proces nie mógł być sprawiedliwy, skoro przysięgli byli już uprzedzeni do oskarżonego. Ale trzeba przyznać, że nigdy wcześniej nie wnosił tego typu uwag. Ponadto jeden z adwokatów wypowiedział się jasno podczas procesu, dając do zrozumienia, że nie jest autorytetem naukowym i nie wszystkie kwestie związane z badaniami i parametrami ujętymi w wynikach badań jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić. A to według klienta oznacza, iż adwokat sam podkopał zaufanie, jakim ława przysięgłych mogła darzyć obrońców. Petycja zawierała również pretensje odnoszące się do faktu, że obrona nie zdołała skutecznie zakwestionować wyników uzyskanych przez laboratorium badań. Wykryło ono śmiertelny poziom cyjanku we krwi pani dr Klein, ale przecież inni biegli i fachowcy jasno mówili, iż nie są w stanie zagwarantować, że to właśnie cyjanek w danym stężeniu był bezpośrednią przyczyną odejścia lekarki, ponieważ test wykonano zbyt późno. Oczywiście do dyspozycji były również inne wyniki badań, a także objawy kliniczne, które odpowiadały tej diagnozie. Ale zdaniem Ferrante obrona mogła wyraźniej zakwestionować wyniki działające na niekorzyść klienta. Podważyć na przykład wiarygodność laboratorium, które jako jedyne wzięło odpowiedzialność za wyniki świadczące o tym, iż poziom stężenia cyjanku był groźny dla życia. Nie będę Wam tu może streszczać całych tych 27 stron, bo te wymienione zarzuty są chyba najważniejsze, oczywiście z tych, które miały przekonać wymiar sprawiedliwości, że wyrok powinien być zakwestionowany. Choć może skuszę się jeszcze na podrzucenie pewnej ciekawostki. Otóż argumentuje się, że dowodem na niewinność Boba może być fakt, że biorca wątroby dr Klein jest zdrowy do dziś, a przecież to właśnie wątroba byłaby odpowiedzialna za zniwelowanie skutków działania trucizny i zostałaby w ten sposób obciążona lub nawet zniszczona. Tymczasem ten narząd okazał się działać idealnie. Jednak po konsultacji ze specjalistami Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko. Dowody obejmowały bowiem ponadto zazdrość Ferrante o relacje Klein z kolegą, zamówienie cyjanku w jego laboratorium oraz historię wyszukiwania w internecie. Istniały również zeznania bardzo wiarygodnych świadków, którzy twierdzili, że w ostatnim czasie to nie było zdrowe małżeństwo. Mówiono zgodnie, że mężczyzna stał się kontrolującym mistrzem manipulacji. Obawiał się, że żona chce rozwodu. I o ile początkowo z pewnością tak nie było, wręcz przeciwnie, lekarka chciała postawić na życie rodzinne z Ferrante, to najprawdopodobniej tuż przed odejściem na zawsze mogła mieć już dość tego związku, a mąż zapewne to zauważył. Czy zapobiegł rozwodowi, upewniając się przy tym, że skoro nie on, to nikt? Dowody jasno na to wskazują. Sądy nie miały co do tego żadnych wątpliwości. Zresztą, podobnie jak rodzina pani doktor, która nie kryła tego nawet w relacjach prasowych, które opublikowano na przykład na postgazet.com. Jak opowiadają bliscy kobiety, Robert Ferrante i Autumn Klein byli małżeństwem już 12 lat.
kiedy pojechali do Baltimore na pogrzeb członka rodziny. Było to w lutym 2013 roku. Rodzina dostrzegła, że mąż dr Klein zachowywał się dość teatralnie, mocno akcentując w rozmowach po nabożeństwie, jak świetną parą są z żoną. Mieli być według niego szczęśliwi, spełnieni, wiodło im się wspaniale. Męża kuzynki Otum to zastanowiło, bo szczęśliwe pary zazwyczaj po prostu na co dzień, także w trudnych chwilach, bezwiednie okazują sobie czułość czy troskę, ciepło. Ich dobry kontakt widać. Nie muszą tego opisywać tak szeroko swoim znajomym. Nie muszą nikogo przekonywać o udanej relacji. Pan King, słuchający tych wywodów, wiedział, że nutka fałszu, którą wychwycili bliscy, ma prawo wybrzmiewać, bo kilka miesięcy temu dr Klein poinformowała kuzynostwo, że nie potrafi już dłużej walczyć o swój związek, choć robiła wszystko, by go uratować. Pomimo iż tłumaczyła, udowadniała, wyjaśniała, wykazywała się cierpliwością i spokojem, mąż, zamiast się stopniowo wyciszać i nabierać dystansu do postawy, którą wykształcił w wielkich emocjach, tylko się dodatkowo wkręcał. Inwigilował zarówno żonę, jak i jej kolegę z pracy. I to tak, że on miał tego świadomość. Pani doktor była zawstydzona i skrępowana sytuacją. Napisała do Ferrante mail, w którym nie kryła, że doszła do ściany. Jest nieszczęśliwa. Nie wiem jeszcze, jak potoczą się sprawy i możesz czuć się źle z tym, co myślę, ale nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali. Kilka godzin po wysłaniu tej wiadomości pan Ferrante szukał w Google hasła rozwód Pittsburgh. W tym czasie krewna pani doktor, Sharon King, planowała podróż do Maryland. Miała na celu wsparcie kuzynki w trudnych chwilach. Ponieważ w związku z każdą chwilą było coraz gorzej, trzeba było przemyśleć stronę techniczną separacji. Dr Klein uznała, iż musi porozmawiać ze swoją kuzynką o tym, jak i kiedy ona i jej córka, Sienna, odmienią swoje życie. Wstępnie kobiety ustaliły, że po decydującej rozmowie, o ile mąż nie wykaże chęci zmian w ich relacji, w tej chwili pełnej nieufności i ogromnych napięć, państwo King przylecą, aby pomóc kuzynce i jej córce w wyprowadzce. Wydaje się, że Ferrante zorientował się, co się święci i miał nadzieję, że jeszcze zapobiegnie ogłoszeniu przez żonę rozstania, prezentując jej rodzinie wizję ich wspaniałego związku, a ponadto zdecydował, że nie da jej okazji do zorganizowania sobie wsparcia. Choć dr Klein zapowiedziała kuzynce, pani King, że po ceremonii muszą sporo obgadać, to Ferrante zdecydował się dołączać do nich za każdym razem, gdy tylko rozpoczynały rozmowę sam na sam. I jak opowiedziała potem kuzynka, szansa na jakąkolwiek poważną rozmowę przepadła. Po pogrzebie Ferrante chciał już wyjść ze stypy, a dr Klein nie miała innego wyjścia, jak mu towarzyszyć, bo Sienna pobiegła za tatą, sądząc, że wyjeżdżają. Wyszła więc z naszej sali wspólnotowej, powiedziała pani King. Odwróciła się i spojrzała na mnie porozumiewawczo, żałując, że nie miałyśmy chwili dla siebie. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek z nas ją widział, relacjonowała kuzynka. Wspominała, że Otum była niezwykłą kobietą, która potrafiła osiągać duże cele. Nie tylko spełniała się w pracy, pomagając wielu kobietom, ale pomimo odpowiedzialnej i angażującej pracy, organizowała wszystko tak, by jak najwięcej czasu spędzać ze swoją ukochaną córką. Miały swoje zabawy, rytuały, umiały wykorzystać każdą chwilę razem. Ale 15 kwietnia, dwa dni przed tym, kiedy dr Klein upadła na podłogę swojego domu, jej mąż, neurobiolog, użył karty kredytowej uniwersytetu, aby zapłacić za cyjanek, chociaż laboratorium nie prowadziło żadnych aktywnych projektów z jego użyciem. Jak się potem okazało, świadek widział Ferrante, który miał w laboratorium próbki kreatyny zmieszanej z wodą i cukrem, czyli miksturę, którą rzekomo piła jego żona, by zwiększyć swoją płodność. Ale to nie wszystko. Świadek powiedział policji, że Ferrante umieścił kreatynę w dużej zamykanej torbie, a tuż obok był wówczas zamówiony przez naukowca cyjanek, zamknięty w sejfie, do którego miał dostęp tylko Ferrante i jeszcze jedna osoba. Zainteresowałam się tą sprawą, bo była z jednej strony bardzo podobna, ale z drugiej inna niż ta opowiadana tu przeze mnie w materiale pod tytułem Tajemnica mrożonej kawy. Po publikacji tamtego materiału ciągle myślałam o tym, czy w ogóle byłoby możliwe powiązanie potencjalnego sprawcy z cyjankiem.
czy można byłoby udowodnić miejsce pochodzenia proszku? Czy udałoby się dowieść, że obwiniony szukał informacji o cyjanku, jego działaniu bądź wykrywalności? Czy motyw byłby jasny dla całego otoczenia, a nie taki mniej więcej i w sumie do wyboru? Okazało się, że owszem, o ile śledczy się spiszą. Do dziś tysiące ludzi deklaruje, że nie jest pewnych winy Jessiki, bohaterki odcinka pod tytułem Piękna czy Bestia. Ale wychodząc z podobnego punktu, śledczy w dziś omawianej sprawie zgromadzili na tyle dużo dowodów, że dyskusji, oczywiście oprócz tej podejmowanej z obowiązku przez adwokatów, właściwie nie ma. No prawie nie ma. Bo na przykład mnie wciąż nurtuje pytanie, co się stało, że inteligentny człowiek z sukcesami naukowymi, dotąd wydaje się zdrowomyślący, odpłynął w krainę true crime. Trudno przypuszczać, że jego zwykła głupota zdecydowała o tym, że pozostawił odciski na fiolce, że zapłacił za truciznę kartą kredytową uniwersytetu, że nie zadbał o to, aby w tym czasie przeprowadzano jakiekolwiek działania z udziałem cyjanku w jego laboratorium, że wszystkie frazy związane ze swoim planem wpisywał w Google na swoim komputerze. To nie był człowiek głupi, nieinteligentny. Czy rzeczywiście zaślepiła go zazdrość? A nawet jeśli, to czemu zdecydował się na aż tak drastyczne kroki? I dlaczego w ogóle się do tego nie przygotował? Pomimo, że potencjalnie jego intelekt dawał mu szansę na przeprowadzenie planu, niestety z sukcesem dla niego. On jednak swojego potencjału nie wykorzystał. Czy przeszkadzała mu jakaś demencja, choroba psychiczna, problem emocjonalny? Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, ale jedno wiem na pewno. Mocnych poszlak i dowodów w tej sprawie jest naprawdę sporo. Być może będą tacy, których zgromadzony materiał dowodowy i tak nie przekona. Ale mimo wszystko uważam, że ta sprawa w zestawieniu z poprzednio omawianą z Jankiem w tle jest w jakiś sposób bardziej satysfakcjonująca, choć oczywiście to chyba nie jest do końca odpowiednie słowo. Chodzi mi tu o wynik śledztwa, który pozwala dużo łatwiej pogodzić się z wyrokiem. Rozumiemy go, a przynajmniej ja. Dajcie proszę znać, jak to jest u Was. Czy uważacie, że był winny? Jeżeli tak, to co się stało, że pozostawił po sobie tyle oczywistych śladów? Czy gdybyście mogli o tym zadecydować, chcielibyście, aby śledztwo w tej sprawie przeprowadzono jeszcze raz, albo po raz kolejny zdecydowano się na rozpatrzenie sprawy przez sąd? Czy też, tak jak Sąd Najwyższy, nie macie wątpliwości, że nie ma to już sensu, bo wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione, ponad wszelką wątpliwość? Dziękuję Wam już za ten czas razem. Aha, niektórzy z Was pisali mi, że nie są pewni, czy powinni tak dużo komentować, ponieważ ja odpowiadam, czy staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, więc każdy z nich teoretycznie bardzo mnie angażuje, a Wy czujecie się z tym niekomfortowo. Nigdy nie patrzyłam na to z tej strony, ja po prostu uwielbiam Wasze komentarze, dlatego sprawia mi przyjemność odpisywanie na nie. Ściskam Was już mocno i do usłyszenia. Dużo zdrowia!